Miejsce pierwsze w 28. Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w sportach halowych Podlaskiej 2022 w piłce ręcznej mężczyzn zdobyła drużyna Mazowsza! Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w sportach halowych Podlasie 2022 uważam za zamkniętą. Tak się złożyło w moim życiu, że trenowałam piłkę ręczną. Powiem szczerze, że kochałam ją całym sercem. Trwało to 10 lat, szkoła podstawowa, liceum, a później w AZS-ie białostockim, to był taki akademicki klub sportowy. Byliśmy w klasie M, ale też byliśmy w drugiej lidze krajowej. Kiedy zobaczyłam Łódzkie, to pamiętam, że zawsze, no mówiąc szczerze, przegrywaliśmy z zespołem Anilana i Włókniarz Łódź. Kiedyś zakłady miały swoje zespoły, a ponieważ w Łodzi było dużo zakładów włókienniczych, to te zespoły właśnie były takie silne i dobre. Chciałabym się z Wami podzielić, czym było dla mnie w życiu trenowanie piłki ręcznej. Wtedy nazywaliśmy to szczypiorniak. W podstawówce to były emocje, walka, rywalizacja między szkołami. W liceum rozgrywki międzyszkolne. Zespół Odróżonego Stoku był też dobrym zespołem. A potem to z kolei to już była możliwość trenowania, brania udziału w różnych zgrupowaniach i możliwość wyjechania i poznania Polski. Bo moich rodziców nie było stać, ażeby wysłać nas, dzieci, na wakacje. Potem to już była praca, rodzina, ale sport nadal jest taki żywy w moim życiu. I wartości, które wyniosłam z boiska, przeniosłam na pracę zawodową. I powiem tak, kończąc, życzę Wam, których dzisiaj oglądałam piękną grę, ażeby wasze życie było proste, uczciwe i prawe. Każdą decyzję, jaką podejmiecie w życiu, każda decyzja będzie miała swoje konsekwencje, albo dobre, albo złe. Nie ma czegoś takiego jak neutralność moralna. Postarajcie się, tak jak dziś na boisku walczyliście, zawalczyć o życie. Wiesława Burnos, członek zarządu województwa podlaskiego kontra starosta powiatu sokolskiego Piotr Rećko. Cieszymy się, że właśnie ta część olimpiady, czyli piłka ręczna, znalazła swoje miejsce w Dąbrowie Białostockiej. Mam nadzieję, że czuliście się tutaj dobrze, że ta atmosfera, którą sami też tworzyliście, była dla was takim możliwością naładowania swoich akumulatorów właśnie na Podlasiu w Dąbrowie Białostockiej. Cieszę się, że ta dyscyplina sportu właśnie znalazła się na liście i to w Dąbrowie Białostockiej. Jeszcze raz serdecznie gratuluję zwycięzcom i wszystkim, którzy wzięli udział w tej dyscyplinie sportu. Chyba każdy trener marzy o czymś takim. Ponad rok temu Warszawsko-Mazowiecki Związek wybrał mnie na
trenera kadry wojewódzkiej. Postawione były takie cele, że gramy o jak najwyższą lokatę, że medal to jest takie minimum, które musimy zdobyć. No i dźwignęliśmy to wszyscy, nie tylko ja, ale cały sztab trenerski i przede wszystkim zawodnicy, przed którymi tutaj chylę czoła, bo naprawdę zrobili kawał dobrej roboty. Cały rok praktycznie przygotowaliśmy się do tej imprezy głównej. Największym chyba takim moim problemem była selekcja. Na Mazowszu jest bardzo dużo drużyn. W tym roku w Młodziku wystartowało 20 zespołów i tak naprawdę nie chciałem pominąć nikogo i to też pokazuje, że ta kadra jest praktycznie z 6 klubów złożona. Także myślę, że selekcja przebiegła po mojej myśli i wybrałem najlepszych ludzi na tę imprezę. Trudno było nam się przygotować do samej imprezy, dlatego że większość zawodników jest po bardzo ciężkim okresie ligowym. Zawodnicy z Wisły grali 3 mecze w tygodniu przed samą imprezą. Diament Ostrołęka, z którego też jest 5 chłopców, grało mecz o Mistrzostwo Ligi w piątek przed samym zgrupowaniem. Jakoś to wszystko poskładaliśmy ze sztabem trenerskim. Tutaj ogromna praca fizjoterapeuty, który chłopaków stawiał na nogi i udało się to tak przygotować, żeby forma przyszła w najważniejszym momencie.